jeżdżąc palcem po mapie. Na lewo od Warszawy odnajesz słuchacze. Raczej, bracie, to miasto jest piękne. Kocham tutejsze bloki i każde osiedle. Siemaneczko, to jest kolejny odcinek programu Na Miejscu Ekstra. Dzisiaj pobujamy się z sochaczewskimi autobusami, pokażemy, jak wygląda komunikacja miejska w Sochaczewie. Oczywiście jest to wszystko związane z okazji 35-lecia ZKM. Zapytamy również naszych mieszkańców, jakim się podróżuje naszymi miejskimi autobusami. A dzień dobry, dokąd pani jedzie? Gdzie ja jadę? Na rynek. Czy pamięta pani początki sochaczewskich autobusów? Nie, bo ja do Sochaczewa przyjechałam w 80 roku. To rok przed moim przyjazdem, porozumiono. Często pani korzysta z autobusów miejskich? Ostatnio sobie miesięczny zakupiłam i jeżdżę. No właśnie, o tym miałem porozmawiać. No. Czy często pani używa biletów miesięcznych, czy bardziej... No wtedy, kiedy potrzebuję. No jak potrzebuję, to jadę. Pierwszy miesiąc mam miesięczny. Jak to wyglądało na początku lat 80? No, tylko były jedna, ten, ulicą Traugutta i Staszica. Nie było przecież jeszcze ulicy Piłsudskiego. Tutaj połączenia od 1 maja do Warszawskiej to była jeszcze taka sobie zwykła uliczka do chodzenia. Jakie plusy autobusów w Sochaczewie? Dobrze. No, wszystko gra. A jakie minusy? Nie znam minusów. Mój sekret jest taki, że zawsze od dzieciaka miałem chorobę lokomocyjną, a przejawiało się to tak, że zawsze na wycieczkach musiałem wcześniej faszerować się aviomarinem. Ale ostatnio znalazłem w Biedronce. Możemy zrobić reklamę Biedronki? Możemy. Opaski takie, które naciskałem na punkt, który uciska i naprawia ci chorobę lokomocyjną. Często pani korzysta z komunikacji miejskiej? Często, bo pracuję w szpitalu. Rozumiem, pewnie bilecik miesięczny, co? Nie, bo to są dyżury. Także to są wybiórczo około 14 dyżurów miesięcznie. Natomiast trochę mamy żal do MZK. Żala? Czemu? Dlatego, że nie mamy rano dobrego połączenia ze szpitalem, jadąc na dyżur na godzinę 7. A jak ocenia pani nowe autobusy? Bo się zmieniają, tak? No zmieniają się, no na lepsze. Chociaż ja wolę te mniejsze, jak te duże przegubowce, które są, widzę, pomału wycofywane już z obiegu. Proszę powiedzieć, jakie zalety ma MZK? No jest to... można się przemieszczać w różne miejsca Sochaczewa. I nie tylko. I poza Sochaczew także. Najważniejsze jest czysto, jest dość czysto, schludnie. Kierowcy są mili zawsze, jak się... Nie to, że tego, ale... jak się dobiega do przystanku, poczekają. Wrażenia z jazdy autobusem? No, mizerne są, bo dlatego, że długo się trzeba czekać tutaj z Sochaczewa do szpitala i ze szpitala do miasta. To jest masakra. Czekać po godzinie na jeden autobus. Takie pytanie, plusy. Na razie zacznijmy od plusów ZKM-u, bo to 35-lecie. Nie mam zastrzeżeń. No. A wrażenia jakie z autobusów? Plusy, minusy komunikacji miejskiej? Na razie plusy, tak? Chociaż mogłyby być większe. Plusy, to znaczy? No większe autobusy i częściej trochę jeździ, zwłaszcza stąd. A jak ceny biletów? No, ciut przydrogę. Dzień dobry, program Na Miejscu, bo my dzisiaj kręcimy taki program o autobusach miejskich, ale widzę, że pan rowerkiem. Tak, ale często i gęsto korzystam z autobusów, ale z tymi autobusami no to jest paskudna sprawa, bo jak godziny szczytu są, czyli rano, to nie ma ich za specjalnie, albo w odstępach są. Czy pani pamięta, jak to kiedyś było? No byle jak było, trzeba było czekać ciągle na autobusy, a teraz jest dobrze. Dobrze chodzę. Powiedzcie, często korzystacie z tych autobusów? Rzadko. Dzisiaj chyba pierwszy raz od roku. No. To jest w ogóle rzadkość. Tak to jeździmy, no. Nieraz. Ale co, w pożądalu są te autobusy, czy raczej coś tam by się zmieniło? W porządku, zmieniło się trochę na lepsze. No, na lepsze trochę się zmieniło. Spokojnie. No tak, to. W zimę grzeją? Grzeją. Dzięki serdeczne. Dobre te autobusy teraz wprowadzają tutaj, czy coś tam można było jeszcze poprawić? Co? Te siedzenia są za wąskie. Jak ja byłam w Niemczech, to były tu oparcia, a tutaj nie ma tak właśnie. No nikt tego nie zrobi na pewno, bo to zakupione takie, ale... Wiecie, że o tym, że 35-lecie właśnie mija Zakładów Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie? Tak, jest. Powiedzcie, jak często korzystacie z autobusów? Cały tydzień szkolny. Cały tydzień, czyli raczej w grę wchodzi bilecik miesięczny, prawda? Tak. A często pani korzysta z autobusów często miejskich? Często, bardzo często. I częstotliwość jest w porządku, czy mogłaby się poprawić?
Dobrze jest. Przychodzą na czas, tam minuta w te, to się nie mówi. Dobrze jest. Powiedzcie, jakie plusy i minusy? W krótkich słowach. Czasami plusy. Przepełnione. Tak, powinny być większe. Znaczy, zwłaszcza te o tych godzinach popołudniowych, gdzie wszyscy wracają ze szkoły. 35-lecie Zakładu Komunikacji Miejskiej. Proszę nam powiedzieć pierwsze impresje o autobusach miejskich. Pani, pierwsze wspomnienia. Moje pierwsze wspomnienia? No jest bardzo tłocznie w autobusach. Powinny być zwiększone. Więcej. Takie urodziny obchodzą te autobusy 35-lecie. I tak chciałbym panią zapytać, czy pani pamięta początki? ZKM-u czy... Tak. ZKM-u? No nie bardzo pamiętam, no... Troszkę tam pamiętam, jak były jeszcze te duże autobusy, jeździły te Jelcze, nie Jelcze. A proszę powiedzieć, bilecik jaki? Miesięczny? Nie. Jednorazowy, tak? Jednorazowy. Rzadko jeżdżę, ale jest przetłoczony. W przeciągu tak 35 lat to działa rozwojowo? Rozwijają się te nasze komunikacje miejskie w Zaczewie? Uważam, że jest bardzo dużo nowszych autobusów. No, dyrektor jest wspaniały, ZKM-u, także no... no... Znaczy, najwięcej to jest tłok i ścisk w godzinach szczytu, jak wszyscy wracają z pracy. Praca, szkoła, tak, tak. A co by pani mogła zmienić, gdyby pani mogła tutaj? Gdybym mogła, na pewno bym więcej autobusów dała. Na większe trasy, dłuższe. Słuchajcie, my na dzisiaj kończymy trasę. Rozmawialiśmy z mieszkańcami Soczewa. Mówiliśmy o ZKM-ie z okazji 35-lecia, autobusów miejskich w naszym mieście. Zapraszamy na nasz fanpage oraz na naszą stronę www.sochaczewdajsiepanieść.pl. Tak jest, subskrybujemy, lajkujemy, żeby być w temacie. A jeszcze może na koniec takie PS. Dzięki serdecznie wszystkim za wiadomości, za ciepłe słowa spotkanych mieszkańców, którzy nas oglądają, którzy nas wspierają i nam kibicują. Sochaczew, daj się ponieść, lecimy dalej. I pamiętajcie, przekażcie o nas swoim znajomym.